No, tak, będziesz, ja musiał podłączyć. Wrzuc. Witam was wszystkich, ja jestem Tomek Szymit i teraz wejdziemy w świat muzyki Hi-Fi, Technicsa SA, EH60, również kasetek, procesor i zmieniacz płyt. Oto jego jednostka centralna. Teraz power. Tak. Kaseta w sumie pierwsza. Jeszcze dobiorę w sumie. Tak. No tak, to jedna. Tabaluga. Wielu zna. No to o co chodzi? Najpierw ogólne informacje. Technics jest wieżą Hi-Fi o klasa H+. Pochodzi z 1997 lub 1998 roku. Ja myślę, że dużo dokumentów jest takich. To teraz tak. Tuning mode. Nie działa przycisk. Ten. Czyli tak. Radio. I teraz mogę ustawić. Muzyka operowa. W sumie. Włączam procesor. Prologic Surround. Teraz EQ Space, Acoustic Image, wiem, niektórzy pewnie czekają, ale ja wam pokażę ten Tree Stereo, ach, i z powrotem do surround, Center Mode, Normal, Wide, lub Phantom. To w sumie pasuje. SWR4KO, niemiecka stacja. Dalej. I z powrotem White. No w sumie 3D prezencja. Nawet dla... To jest bardzo dobry sprzęt dla operowej muzyki. Również z tym masz multi-stage noise shaping, czyli multi-stadionowe układanie hałasu. Dobrze, ale teraz prezencja numer 2, prezencja numer 3, a teraz jeszcze multi-control. Zrobię, żeby było ostrzej. No ale cóż. No tak. Lekki. Miękki. Twardy. Ostry. Razem z surroundem podwójnym. A, jeszcze jest tutaj taka funkcja. Może to tego. Clear. Hala. Manualny. I otóż to, tak działa właśnie radio. Teraz możemy w sumie przejść do CD. Czy mam coś w środku? Zobaczmy. A, Theo Parish First Floor, chociaż nie powinienem. Change tu. A po ostatnim takim zobaczymy. Mieć spis. A, jeszcze tutaj.
Najlepsze jest 3D Presence. Chociaż... Następny utwór. Następny można. O, tu jeszcze ten głośnik. Trochę taka nowa pozycja tych głośników. Następny. Utwór. Twinax Psyo Club Mix. Widać, że to hardcore. Trzeba się jumping. Ale normalnie klapin czy coś. No, jeszcze do tego z Vixa jest też dobra, z dobrym miksem i parą party i tak grubasy lecą. Teraz dalej. Dalej. Disco mix robię, party mix. Znane. Raz, i tutaj, teraz. Playing on, man. Ale dalej? Czy nie? Następny. Future Trends. Powiedzmy, że to właśnie ten taki bonus jest. Jak pamiętam, to jest 1999 i interesuje mnie ten utwór właśnie Situations i gdzieś taki są między trójką, a...
to jest też fajne. Tuba dźwiękowa. Ale normalnie bum, 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 bum. Za też. Wszystko japońska jakość. Teraz. Aha, czyli jednak wyszło. A dalej? Następna płyta. A, Summer Dance Attack 1998 apostrof 98. Play. Happy People. Czy ktoś pamięta? Eurohouse, Beach Party. Jeżeli ktoś nie wie, czego tak trzęsę, ma pytania, to jest takim efektem. Następny utwór. La Vida Bonita. LM Square, ten instrument w sumie. Garcia. Wszyscy ją pamiętają, na pewno. Pozdrowienia dla Skisesz. Koły numer 7 z Astrid Lindgren. Dla ciebie Erwin Błaszczyk. Maciej Hinz. Dalej? Znane, słyszeliście to pewnie. No jakoś tak to jest. Oryginalnie ten utwór pochodzi z 1994 roku. Z tego co wiem, to został nawet przerobiony. Rosamery Beach Party 98. Albo przewinę po prostu do...
wiem, taki można powiedzieć zbiór błyszczący od światła. A teraz pamiętacie? This long last day I'm waiting seconds, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'm waiting. No cóż, chodzi na to, że w tym wideo również jest karaoke, a to też jest częścią. Tak, ten sądzi potem. Dalej. To jest, ja pamiętam dobrze. Ktoś. O, mam. Koan Still Dreaming. Bardzo, jakby to powiedzieć. Muzyka w niebie. Music in the sky. Co za efekt. Ale faza. Ale zacznie się zabawa. 1, 2, 3. Ktoś ma jakieś skojarzenia z... Nie ma tych ludzi, zabrakło ich. Podobny rok. O, jest techno. Skład ten kokon śmieć. Prawdziwie ten żywe lata 90. Uncia. Czy dalej? Czy nie? Czy jednak? O, to jest Must Hear This. Przerobiona wersja, bardzo rzadko spotykana. DJ Miko, what's up? Od Forlorn Blondes 1992. To wersja z 1998. A Destination. Ale baza, tak. Trzeba podkręcić jednak. Ale lot.
Tak, karaoke most single. I not the what. Teraz proszę przypomnieć sobie imiona. Jeszcze jeden minut. It's going on. Dobrze. Dobrze. No właśnie od Fast Forward mi chodziło. Wielojęzykowość, multilanguage, 1998. Dobrze, dalej w takim razie. Czyżby inspiracja od Fresh Prince'a, Will Smitha? Przejdźmy dalej. I to wszyscy znają. Ale Rewind by się przydał. Zatem tutaj najlepiej. O, to co? Co na płycie? Właśnie wiadomo co się stało. Sorry za to. Mogę jeszcze tą przegraną wersję wziąć. Dobrze. Jednakże przejdźmy do następnego. No tu można zmienić tą płytę.
Na przykład, no powiedzmy, no. Dużo jest, dużo. Dużo, dużo. No to. No pięknie. Pilot spadł. Ale. No cóż. Tak. No dobrze. Proszę. Tak jest świetnie. No. I play. Luin 98. Ale to w sumie każdy zna. Chociaż? 1988 was just the beginning. And now, in 1998. Dobrze, chcę już się rozpoznać. Dalej. Reverb. Tutaj też. O, do początku. Pod the jam. To Tronik. Skotronik ktoś pamięta? A, sequel. Dobrze, dalej. No cóż, może, że ale ja pamiętam, że miałem inny płytę. W takim razie, czy coś znanego, czy znaną, czy nie, Share Live. Otóż to. Dobrze, przygotujcie się na koncert Cher. Płyty.
Pozdrowienia dla Was. Zmieniłeś ostatnio nazwę użytkownika. Ale pozdrawiam Was i dziękuję za komentarz, by pokazać Technicsa. Do Denvera muszę znaleźć kabel. Zawsze jest ta piosenka potrzebna, w każdej sytuacji. Wszystko i tak. Fast forward. Okej, no może robić tak. Dobrze, w takim razie to był ostatni utwór i mówcie użytkownicy, którzy tak mnie wspierają, bo zmieniliście ostatnią nazwę, który następny? Wszystko tutaj jest przygotowane, tak dokładnie to miejsce, SKO ma jakoś, nie mogę wystartować, coś z procesorem jest, muszę kupić drugiego albo... A oto nowość. Grundig magnetofon szpulowy z lat 60. Dwie drukarki. Do gitary. Bardziej interesuje mnie nerwowy gitarzysta. W sumie tutaj taki ogrzewacz. Wiele rzeczy teraz, wszystko się. Tak, model auta. Ja. Tak. No to w sumie. Jeżeli chcecie oglądać, to komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, łapka w dół też przejdzie. I pamiętajcie, że my wszyscy zawsze damy radę i pewnego dnia dostaniemy Oscary. To do następnego wideo.